Najbardziej prawdziwa odpowiedź to będzie młodość, bo jak ktoś ma 26 lat, to szczerze powiedziawszy nie myśli, tylko raczej kieruje się emocjami. I wydaje mi się, że 26-letni człowiek, który jest wysoko wykwalifikowanym robotnikiem, z takim poczuciem swojej własnej wartości. Ja w czasach komunistycznych czterokrotnie zmieniałem firmę, dlatego że uważam, że jak mnie nie szanują i mi nie płacą, to nie ma sensu pracować. I miałem bardzo określony cel, gdzie chcę być na końcu swojej własnej kariery. I nie jest przypadkiem, że technik samochodowy zostaje kierowcą, bo w sobie stworzyłem taki obraz, że jedyny wolny zawód w tym komunizmie to jest zawód kierowcy wielkich ciężarówek. Bo to człowiek się ładuje i później leci, przez tydzień gdzieś jeździ, sam jest swoim panem, który decyduje o organizacji pracy. Zresztą, szczerze powiedziawszy, jakby najważniejsze w tej całej Solidarności to było takie przesłanie, zostać gospodarzem, współgospodarzem we własnym zakładzie pracy. Dopiero później żeśmy się edukowali i doszliśmy do wniosku, że właściwie, żeby mieć wpływ na jakość pracy, to nie bez znaczenia jest dostęp do edukacji, dostęp do służby zdrowia, dostęp do kultury. I wtedy po tych 16 miesięcach wiedzieliśmy, że istotną jest także pozycją coś takiego jak samorząd, czyli bycie współgospodarzem we własnym mieście. I że to wtedy się domyka i stanowi pewną całość. I wtedy staliśmy się realnym zagrożeniem, śmiertelnym zagrożeniem dla partii komunistycznej. To wtedy wprowadzono stan wojenny, jak zorientowali się, że ci młodzi robotnicy myślą, uczą się. Ja zostałem przywódcą strajku, dlatego że zadałem parę sensownych pytań i wtedy ci starsi mnie wypchnęli i powiedzieli, to on będzie w komitecie strajkowym, prawda? Bo oni mieli świadomość, że te komitety strajkowe za każdym razem kończą się więzieniem. Solidarność była niewątpliwie ruchem obywatelskim, takim powiedziałbym społeczeństwem obywatelskim, obywatelską postawą. Związek zawodowy był tym marginesem, który tak naprawdę nikogo nie interesował. To, że zostałem szefem Związku Zawodowego Solidarność, wcale nie świadczyło, że przeczytałem kodeks pracy. Nie, kompletnie mnie to nie interesowało. Kodeks pracy był koszmarnym nudziarstwem. Związek zawodowy Solidarność był elementem przywracania przyzwoitości. W Polsce jest takie słowo, które w komunizmie było nieobecne przez lata i to słowo do dzisiaj we mnie jest takie głębokie, przyzwoitość. Przyzwoitość, czyli otwartość na drugiego człowieka. Z przyczyn politycznych musiał się to nazywać Związek Zawodowy, ale tego Związku Zawodowego, szczerze powiedziawszy, powiedziałbym w porywach do 20%, jeśli chodzi o znaczenie tej naszej działalności. A po stanie wojennym niewątpliwie dobudowaliśmy nowy segment i to był taki ruch polityczny. To znaczy po 13 grudnia moje myślenie stało się bardziej polityczne niż przez te 16 miesięcy działania Solidarności. To nie było brak szacunków dla wiedzy, tylko to była brak kontaktów i znajomości ludzi ze środowiska akademickiego. Oni nas ciekawili, ale właściwie nie mieliśmy kontaktu. A w fabrykach wyłącznie o nich żeśmy słyszeli jako nierobot, na których trzeba pracować. I kiedy żeśmy strajkowali, to pamiętam jak dziś, bo to jest taki amerykański obrazek, do strajkujących robotników przyszli pracownicy uniwersytetu. Na czele grupy stał... On nawet nie był formalnym przywódcą, ale najbardziej się wyróżniał profesor Mieczysław Zlat. Wyróżniał się, bo miał ponad 1,80 m, w okolicach 1,90 m, był największym gościem, czyli w takiej symbolice robotniczej był kawał chłopa. I pamiętam, że staliśmy takim z lekkim zdziwieniem, że przyszli do nas profesorowie, takie właściwie, kto to jest, ci profesorowie, o co się chodzi. I obok mnie stał taki mechanik z przedsiębiorstwa transportowego, z Transbudu, w którym ja kiedyś pracowałem, Mietek i mój, i to no, amerykański film. I ten Mietek też taki 1,90 m, wielki, potężny, tubalnym głosem i tak. Ale panowie, właściwie to po co byście tutaj przyszli? Na co ten profesor Mieczysław Zlat mówi, przyszliśmy się od was uczyć. Od was uczyć. My od was. My, profesorowie, przyszliśmy się od was uczyć. I ten Mietek z lat tak zbaraniał, mówi tak,
Ale jak to mówi? To przecież my to tylko po zawodówkach. Na co profesor z takim spokojem powiedział: wie pan, jedni od drugich muszą się uczyć. My dużo rzeczy musimy od was się nauczyć i pewnie dużo możemy wam przekazać. Ja byłem w Gdańsku, była komisja krajowa i podszedł do mnie Bogdan Lis i powiedział: Władek, stocznia jest otaczana, dostajemy informację, że przemieszczają się wojska, policja i że właściwie to wygląda na to, że coś się dzieje dramatycznego. Później się okazało, że wyłączono połączenia telefoniczne i ja wtedy powiedziałem: ok, to jak się coś takiego dzieje, to trzeba się zrywać do swoich miejsc, przepraszam, zrywać, czyli wyjechać się do swojego naturalnego miejsca zamieszkania i wtedy część kolegów mnie przekonywało, że nie, nie, jak są takie rzeczy drażliwe, które się dzieją, trzeba tutaj zostać i negocjować. I ja wtedy uznałem, i to jest to moje doświadczenie, że tak powiem, człowieka z robotniczej dzielnicy, że jesteś mocny w swojej dzielnicy, jesteś mocny swoimi znajomościami, kolegami, znajomością, przejść, no, że możesz liczyć tylko i wyłącznie na swoje naturalne zaplecze. Wyprowadziliśmy pieniądze, wyprowadziliśmy sprzęt poligraficzny. To jest niezwykle istotne, dlatego że ulotka, czyli to słowo pisane, miało olbrzymie znaczenie w tamtych czasach. I stworzyliśmy, poleciliśmy strukturą w komisjach zakładowych, żeby stworzyć takich mężów zaufania. Na wypadek, gdyby coś się wydarzyło, to w kopercie jest nazwisko osoby, która ma zastąpić. Byliśmy jedynym regionem, który to zrobił. Mówiąc zupełnie uczciwie, 16 miesięcy Solidarności też spowodowało, że ludzie uwierzyli, że potęga jest w nas, że wystarczy zamknąć te fabryczne bramy i komuniści klękną przed nami. To jest też taki brak analizy, brak pamięci, to bardzo krótko, bo to przecież ta wolność trwała 16 miesięcy, brak pamięci, że w sierpniu tylko 3 regiony strajkowały. Krótko się ukrywam, dlatego że ja się ukrywam 10 miesięcy. I generalnie cała moja strategia polegała na tym, żeby... Ja uważałem, że my w przeciągu roku powinniśmy wywołać strajk generalny. I że jeśli tego nie zrobimy, to zaczniemy się wykrwawiać i przegramy. Znaczy, zmęczenie nas dopadnie. Zmęczenie nas dopadnie. Ludzie, którzy po represjach, po więzieniach nie będą wracali do konspiracji, bo to się nie mają szans na powrót do demonstracji, że nam zacznie brakować siły i determinacji. A złapano mnie, to było takie dość brutalne śledztwo, dość brutalne, dlatego że byłem pierwszym przywódcą z podziemia, poszukiwany listem gończym. My rzeczywiście tu byliśmy najbardziej aktywnym regionem, w związku z tym tu przyjeżdżały specjalne ekipy z Warszawy, żeby wyłapywać podziemie. Żeby nie było cienia wątpliwości, to we Wrocławiu podziemiem zajmowało się nie żadna służba bezpieczeństwa, tylko kontrwywiad wojskowy. Więc tu presja była nieprawdopodobna. No i powiedziałbym tak, to było ciężkie, dlatego że złapali młodego człowieka, sprawnego fizycznie. W związku z tym taka męska była agresja, prawda, ci przesłuchujący za każdym razem, że tak powiem, rzucali się do bicia, bo nareszcie mieli tego wielkiego frasyniuka, którego mogli po prostu rozdeptać, wdeptać w parkiet, jak to się mówi. I techniki były takie, powiedziałbym, no takie klasyczne, jakie są pewnie we wszystkich służbach na świecie. Przychodzili jedni w garniturach i mówili: panie Wojatku, nie, no porozmawiajmy, niech pan napisze oświadczenie, niech tam pan ten, no mówi, przyjdą te buraki, będą pana bić. No jak ja nie reagowałem na tych miłych, kulturalnych ludzi, no to przychodzili te buraki, które no właśnie demonstrowały, że oni też oglądali film Bruce Lee, byli tacy, co kopali, pokazywali, że potrafią kopnąć, prawda, wyżej niż moja głowa. Byli tacy, którzy mówili: byłeś w frasyniuk w wojsku, popatrz, wyjmowali pistolet, ostra amunicja, podpisz pustą kartkę papieru, bo cię zastrzelimy. Byli tacy, którzy pokazywali: to twoja córka, ile ona ma, 4 lata, no to jak ją zgwałcimy, to co, frasyniuk? No, niezależnie, czy go łamiesz fizycznie bijąc, czy go łamiesz psychicznie, odcinając go od kontaktów z rodziną. Cała machina, która pracuje za tymi murami, to jest machina
złamać człowieka, jakby zrobić z niego szmatę, wydmuszkę uległego, potulnego. I tak muszę powiedzieć, uważam, że moje pokolenie miało niebywałe szczęście. W systemach totalitarnych, takich jak ja, szli do piachu, mówiąc krótko, po prostu się zabijało. To, że ten Jaruzelski nie użył tradycyjnych sowieckich metod, dobrze świadczy o człowieku. Powiedziałbym, się zorientowałem, że Solidarność spowodowała, że już nic nie było tak samo jak przed Solidarnością. Że w każdym środowisku są ludzie, którzy może nie zaangażują się na full, ale nie zrobią też na full w drugą stronę. I ja miałem połamane żabra i wyłamany bark, ale za każdym razem miałem świadomość, że to jest wypadek przy pracy. Że jak się tak zachowujesz, to się może coś takiego wydarzyć. I stąd też udało mi się, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji, w której ta służba bezpieczeństwa, nie bardzo wiedząc, a wiedząc, że ja jestem człowiekiem, który postawi się i gotowy jeść, pójść na, że tak powiem, za dymę ostrą, to zaczęli dzwonić do Warszawy, co mogą zrobić, co mają zrobić z Frasyniukiem, który nie chce wsiąść do auta. No ja im powiedziałem, chcecie mnie włożyć do auta? Wiecie, jak to jest trudne? Wiecie, jak to jest trudne, żeby mnie włożyć do auta? Nie wejdę. No i korzystając z tego, że oni dzwonili, to ja wtedy zaatakowałem funkcjonariusza krzesełkiem i wybiegłem z przedpokoju więziennego, czyli z takiej poczekalni więziennej. I nie ukrywam, że przy sympatii, znaczy klawiszy, którzy jakoś dziwnie, infantylnie nie zamknęli furtki. I to była ta jedna furtka na ulicy. I stamtąd uciekłem i spotkałem się z Bujakiem. Okej, to jest ta anegdota, ale spotkałem się z Bujakiem głównie po to, żeby zamanifestować, tu jest przywództwo. Przypomnę, że początek rozmów przy okrągłym stole, no to były warunki komunistów, po pierwsze nie kryminaliści, po drugie nie, że tak powiem, zahartowani antykomuniści, jak Michnik, Jacek Kuroń, w którymś momencie te takie sztandarowe nazwiska pojawiły się jako taka zakładka i tu wielka siła i wielka odpowiedzialność, wielka mądrość przywódcy Lecha Wałęsy, który powiedział, to my decydujemy, jaka jest nasza reprezentacja po naszej stronie. I to absolutnie uważam, że jakby tu powiedzieć, w Polsce często niedoceniana rola Wałęsy. Ja mógłbym różne anegdoty opowiadać i byłem w nim parę razy w konflikcie. Wielki przywódca. Gdyby Wałęsa wymiękł na jakimkolwiek etapie, moim zdaniem fenomenu Solidarności w Polsce by nie było. To, że on trwał, to, że on się nie dał złamać, to, że on pozostawał przywódcą, nawet jak się nie angażował, po to, że pozostawał i że miał świadomość, że on ma ten demokratyczny mandat, dawało nam nieprawdopodobną siłę, ale także i legitymację do działania. I ta jego mądrość, można się śmiać, ale to był człowiek, który miał intuicję i wiedział, w którym momencie się należy ugiąć, a w którym momencie się należy postawić. I ten fenomen okrągłego stołu, ta odpowiedzialność Wałęsy, ta taka pewność, to powiedziałbym, jest takim najlepszym świadectwem jego kwalifikacji przywódczych. To jest tak, że Lechu miał świadomość, że rozmowa jest lepsza niż walka. Nie jest wcale takie łatwe w sytuacji represji powiedzieć ludziom OK. I teraz jest taki moment, w którym ci przestępcy, którzy nas wsadzali do więzienia, staną się naszymi partnerami przy okrągłym stole. No, to jest potwornie trudne i trzeba mieć nieprawdopodobną w sobie siłę, żeby siąść do tego stołu. No, naprzeciwko siedział Kiszczak, przez którego mnie bito. Właściwie ten geniusz Wałęsy w postaci kompromisu, no to jest w ogóle jakiś nowoczesny wynalazek. Samo słowo kompromis wtedy wydawało mi się, że jest na nagrodę Nobla, bo nagle się okazało, że ten kompromis daje przestrzeń obu stronom, ale także nam, do tego, żeby się lepiej zorganizować. I to nie jest przypadek, że w czasie największych represji, w 1982 roku, co robi przywództwo podziemnej Solidarności? Apeluje do komunistycznych władz o rozmowę, o kompromis. W czasie największych represji. Bo mieliśmy świadomość, że to jest coś, co, że tak powiem, jakby to powiedzieć, moje pokolenie, do mojego pokolenia dotarło doświadczenie wielu pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Że kolejne powstania,
To są kolejne przegrane powstania, to są kolejni przegrani najlepsi obywateli, obywatele polscy, którzy pochowani są w grobach. I my później czcimy tych umarłych bohaterów, modlimy się do nich, ale żyjemy jako niewolnicy. I że w tym sensie sierpień pokazał, że organizacja, zorganizowane społeczeństwo jest najlepszym przeciwdziałaniem, a kompromis jest fantastycznym narzędziem do poszukiwania, jakby to powiedziałbym, rozwiązań, które nie niosą za sobą takich gigantycznych kosztów jak barykady i przegrane powstania. Więc można powiedzieć, że przywódcy podziemnej Solidarności świetnie rozumieli słowo Solidarność, uważali je za coś, za słowo, które powinno dostać kiedyś noblowską nagrodę. Po 13 grudnia właściwie ludźmi, którzy na full się zaangażowali w budowanie demokratycznego państwa, gospodarki rynkowej i państwa prawa, to byli uczestnicy Okrągłego Stołu. To byli ci starzy komuchy, którzy siedzieli z nami i ci, którzy wyszli z więzień. I można powiedzieć tak, że to jest taki niepisany sojusz, niepisany kompromis gościa, którego nienawidziliśmy, Rakowskiego. Rakowski do ostatnich godzin, że tak powiem, był głębokim obrońcą Okrągłego Stołu. W sierpniu 80 roku, jak zaczęły się strajki, to episkopat, czyli kierownictwo Kościoła katolickiego, powiedziała: towarzysze robotnicy, wróćcie do pracy. I dopiero kardynał Gulbinowicz z Wrocławia zwołał drugi raz posiedzenie i nas poparli. Po 13 grudnia pierwsze, co nam miał do przekazania Kościół katolicki, to ujawnijcie się, bo przez was cierpią inni. Przez nas biją, wyrzucają z pracy, pozbawiają możliwości życia. Kościół pierwsze co zrobił? To on powiedział: dajcie spokój. Otóż, żeby było jasne, ja uważam, że w kościele, polskim kościele są dwie osoby, o których mogę mówić, że to są towarzysze broni. Papież, bez jego politycznej umiejętności zjednania sobie Reagana, pewnie nie byłoby tej sympatii wobec Polski, jaka by była. Drugi to jest kardynał Gulbinowicz, który to kardynał w którymś momencie, u Gulbinowicza po pierwsze zdeponowaliśmy pieniądze, ale Gulbinowicz, który się ze mną spotkał w podziemiu, powiedział tak: panie Władysławie, niech pan pisze raporty do papieża. Powiedziałem: ja mam pisać raporty, prosty człowiek, do papieża, ja nawet nie wiem, jak tytułować. To bez znaczenia, pan nie musi wiedzieć. Niech pan pisze, proszę księdza, jak panu to wygodnie. Mówi: niech pan pisze, jak pan chce. Niech pan pisze, jak pan ocenia tą sytuację w Polsce. Ja powiedziałem: ale do papieża jeżdżą wybitni intelektualiści i mówią. I na co on powiedział niezwykle mądrą rzecz: mówi: panie Władysławie, jeżdżą, dostają paszporty. Ich rzeczywistość jest inną rzeczywistością niż pana. Jak pana zamkną, jak pana złapią, to nie wyślą do papieża, żeby pan mu opowiedział, co się dzieje w Polsce, tylko zamkną pana w pudle. I to jest ta drobna różnica. Ale Gulbinowicz w ogóle był fenomenalnym, że tak powiem, człowiekiem Kościoła, dlatego że to Gulbinowicz w 80 roku, jak ja zostałem przywódcą, mając 26 lat, jak powiedział mój ojciec: o Boże, to mądrzejszego nie było? 26 lat, no nieodpowiedzialne. To Gulbinowicz się ze mną spotkał z taką samą ojcowską troską, spojrzał na tego gówniarza i powiedział tak: panie Władysławie, to musimy się umówić, żeby pan dobrze zrozumiał. Kościół do tej pory był jedyną autonomiczną organizacją. Teraz powstała druga organizacja. Rozumie pan? Druga. Jedna i druga autonomiczna. I te organizacje są także autonomiczne nie tylko pod względem do partii komunistycznej, ale między sobą. Rozumie pan, panie Władysławie? No chodzi o to, że musimy się nauczyć tego, że możemy mieć różnice zdań. No to fajnie by było, jakbyśmy mieli w wielu sprawach wspólne zdania, ale musimy się nauczyć, że różnice... Ja na niego patrzę. A on mówi: to ja panu powiem prościej, panie Władysławie. Chodzi o to, żebym ja, biskup, nie przemawiał z przyczepy, a pan, żeby nie wchodził na ambonę i nie głosił kazań. Rozumie pan, o co chodzi? I sobie myślałem: tyle lat przed wolną Polską, hierarcha Kościoła katolickiego powiedział mi, na czym polega istota świeckiego państwa. Kościół bardzo szybko stał się instytucją w stanie wojennym, która czerpał niebywałe korzyści z tego, że są dyplomatami Solidarności, czyli zastępują nas w negocjacjach, bo my byliśmy przestępcami, w związku z tym Kościół bardzo się budował. Stał się to niezwykle atrakcyjny zawód. Niezwykle atrakcyjny zawód, żeby nie było cienia wątpliwości. Ksiądz stał się bardzo intratnym zawodem i
mógłbym opowiadać o parafiach, w których nie mogliśmy wyrwać sprzętu, który dostawaliśmy, że tak powiem, z zagranicy, dlatego że kościół z ambony mówił, że to skandal, że w puszkach od mleka jakaś czarna lura była, farba drukarska, a kamery, czy aparaty, czy mikrofony, które, magnetofony, które dostawaliśmy do swojej pracy, nagle się okazało, że nie możemy ich wydostać, bo to akurat dostał kościół. Więc tu można powiedzieć tak, kościół zachował się tak samo jak reszta społeczeństwa, żeby było jasne. Taki sam udział mieli w tej walce o niepodległość jak my, tylko lepiej to sprzedali PR-owsko w wolnej Polsce. Z opozycją NRD mieliśmy bardzo peryferyjne kontakty. Nigdy nie spotkałem się, że tak powiem, głaza głaza z człowiekiem, ale rzeczywiście były tak, że myśmy przerzucali materiały. To myśmy jakby z Wrocławia mieliśmy trzy kierunki, w których dość byliśmy aktywni. Jeden kierunek, który włączył nas kardynał, poprosił nas o to, żebyśmy przerzucali na Ukrainę materiały. I to żeśmy robili. Oni korzystali kiedyś z tych województw przygranicznych. W stanie wojennym się to wszystko posypało, w związku z tym poprosili nas. Czesi, bardzo takie silne kontakty, ale takie, powiedziałbym, dość łatwo, żeśmy przekraczali granice. I NRD, bardzo trudne kontakty, bardzo pojedyncze, obarczone dużym ryzykiem, znaczy tu zawsze było takie duże znak zapytania, to Stasi cały czas nam w głowie, że tak powiem, funkcjonowało, ale było tak, że wysłaliśmy tam materiał, były skrzynki kontaktowe na ludzi, którzy w NRD, dla których fenomen Solidarności był też taką dużą nadzieją. Dość przypadkowo później dowiedziałem się, że nawet w jednym z więzień kryminalni zrobili protest po wprowadzeniu stanu wojennego, wywieszając flagi Solidarności, za co byli represjonowani. Więc było widać, że to słowo Solidarność i ten fenomen Solidarności jest nadzieją nie tylko w Polsce, ale to posłanie do narodów Europy Wschodniej było jak najbardziej trafnym i cennym posłaniem. Podczas pierwszego zjazdu myśmy takie posłanie do narodów Europy Wschodniej wyprodukowali i wysłali.